Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu Frankowiczu frankowiczu.działaj.pl. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się tematem bezpodstawnych roszczeń banków o korzystanie z kapitału. Ten temat spędza sens powiek frankowiczów. Część z nich obawia się w ogóle o wystąpieniem z roszczeniem do sądu, bo właśnie bank będzie występował z roszczeniem o korzystanie z kapitału. Natomiast ten temat musi zostać wyjaśniony. Proszę Państwa, jest to roszczenie co do zasady bezzasadne. Czy banki mają o to prawo występować? Czy banki powinny o to występować? Czy my, jako Frankowicze i pełnomocnicy Frankowiczów, mamy się czego obawiać? Nic bardziej yy, yy, błędnego. To nie jest roszczenie zasadne. Ale dlaczego tak jest? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, tak działania banków to przede wszystkim odstraszenie frankowiczów od tego, żeby nie poszli do sądu, że jest zasadne roszczenie banku o korzystanie z kapitału i że wystąpienie o unieważnienie lub nawet o to odfrankowienie umowy będzie takim roszczeniem skutkowało. Czy w takim razie, pomimo unieważnienia bank ma roszczenie o korzystanie z kapitału, czy nie? Jak to wygląda? Proszę Państwa, co do zasady, dyrektywa unijna, która jest podstawą do roszczeń Frankowiczów, jest dyrektywą, która ma mieć charakter karny ma ukarać bank za to, czy przedsiębiorcę, co do zasady, że wprowadził umowę z postanowieniami, które są niedozwolone. I tutaj banki mówią, no tak, ale w efekcie Frankowicz dostaje bezpłatny kredyt. No nie dostaje bezpłatnego kredytu, bo przez cały czas spłaca ten kredyt, a dopiero kiedy sąd zdecyduje o nieważności takiego kredytu, dopiero rozlicza się tak, jakby nie zawarto umowy i oddaje bankowi tylko swoje, swój zaciągnięty kredyt, a bank oddaje wszystkie wpłacone raty. Co do zasady, takie roszczenie banku, które banki zgłaszają, że tu jest jeszcze korzystanie z kapitału, jest totalnie nieuzasadnione tą dyrektywą i stanowi obejście przepisów dotyczących ochrony konsumentów, bowiem to konsumenci mają być chronieni na wypadek, kiedy taki przedsiębiorca proponuje umowę, która zawiera postanowienia niedozwolone. Ale jak działają banki? Banki mimo wszystko postanowiły rozpocząć taką y, batalię przeciwko frankowiczom. Oczywiście zgłaszają pozwy do sądów, ale teraz z, pojawiły się wezwania do zapłaty, którymi y, zarzucono frankowiczów y, przez banki, że właśnie jest zasadne roszczenie o korzystanie z kapitału. Ono jest sformułowane i wysłane listem poleconym. Te roszczenia o korzystanie z kapitału są oczywiście bezzasadne, ale frankowiczów mają przez Straszyć, zniechęcić. Do kogo są one kierowane? Głównie są kierowane do Frankowiczów, którzy są już w sporze sądowym, do tych, którzy mają y, nieuprawomocniony jeszcze wyrok po pierwszej instancji, ale również i do tych, którzy wygrali swoje procesy. Y, Warto podkreślić, że z takim roszczeniem korzystając z kapitału również występują banki w przypadku odfrankowienia, czyli nie tylko unieważnienie, ale również odfrankowienie, które jest odfrankowieniem spowodowanym, że płaci Frankowicz dalej kredyt jako Libor, oprocentowany Libor od nowego roku, Saron plus marża banku, czyli oprocentowanie dla franka szwajcarskiego, a będzie miał kredyt złotówkowy. Jak na to zapatrują się y, urzędy, które mają chronić Frankowiczów i chronić y, konsumentów? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów totalnie wskazuje, że roszczenie jest bezzasadne, y, natomiast y, wskazuje, że jest to element strategii y, procesowej takich banków i one y, podejmują działania właśnie po to, żeby na przykład wykazać się wobec swoich akcjonariuszy albo przerwać bieg przedawnienia roszczenia o to korzystanie z kapitału. Czyli tutaj. Y, Chcą jakby tym, tym działaniem pokazać, że podejmują, podejmują roszczenie. Jednak warto podkreślić, że prezes Łokik wskazuje, że ugody, które proponują banki, tak, żeby doprowadzić do, do rozstrzygnięcia jakby win win dla obu stron i dla Frankowiczów, i dla banków, są totalnie nie, nieadekwatne do tego, co tak naprawdę może uzyskać Frankowicz, są niekorzystne i Frankowicze dlatego idą do sądu, bo te ugody są po prostu. Z opcją, która powoduje, że Frankowicz nie jest nią zainteresowany. Rzecznik Praw Obywatelskich również zajął się tą sprawą i wskazuje, że tak jak Rzecznik Finansowy, że to roszczenie o korzystanie z kapitału jest również niezasadne, jest w sprzeczności z dyrektywą unijną. Jak wygląda y, natomiast y, ta druga strona, czyli Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego, one jednak skłaniają się do tego, że jakieś, jakieś oprocentowanie, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału bankom się jednak należy. Jak wygląda orzecznictwo polskich sądów? No, polskie sądy oddalają takie powództwa, wskazując, że są one nieuzasadnione, że one są niezasadne, że nie ma podstaw do takiego roszczenia. I co ciekawe, te orzeczenia są już prawomocne i w wielu sprawach, również nawet tych, w których w tej chwili toczą się procesy o unieważnienie albo odfrankowienie umowy, Sądy wydają wyroki, że bank nie ma żadnego roszczenia oprócz roszczenia o zwrot udzielonego kredytu, roszczenia o korzystanie z kapitału. Więc wskazują te sądy w orzeczeniach, że jest to sprzeczne z dyrektywą unijną i dlatego nie należy takiego roszczenia uwzględnić. Jakie są wnioski, proszę Państwa? Po pierwsze, polskie przepisy nie dają prawa bankom do tego, żeby wystąpiły z roszczeniem o korzystanie z kapitału. Takie działania banku jest obejściem prawa. Jest to nieuzasadniona próba uniknięcia negatywnych konsekwencji przez banki wynikających z unieważnienia albo odfrankowienia kredytu. W mojej ocenie warto sprawdzić, czy to, to, to działanie nie ma jednak charakteru takiego zniechęcającego. To jest próba, w mojej ocenie, zniechęcenia konsumentów do dochodzenia swoich praw, które są no, uzasadnione i, i, i stanowią podstawę do tego, żeby wystąpić z roszczeniem o y, unieważnienie albo odfrankowienie kredytu. Proszę Państwa, Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowiczów, pomaga frankowiczom, również pomaga w związku z takimi roszczeniami o korzystanie z kapitału, więc jeżeli byliby Państwo zainteresowani, potrzebowali pomocy, to zapraszam do kontaktu, bo trzeba przeciwdziałać takim, y, takim roszczeniom, one są totalnie nieuzasadnione. Proszę Państwa, y, y, ten temat jest bardzo y, na czasie, Ponieważ w tej chwili właśnie Frankowicze dostają takie wezwania i nie należy ich lekceważyć. O tym pamiętajcie Państwo, że trzeba na nie odpowiedzieć, złożyć odpowiednią reklamację. Nie pozostawiajmy takiego wezwania bez odpowiedzi, bo może ono skutkować również tym, że zostanie złożony pozew o korzystanie z kapitału. Więc tutaj przestrzegamy Frankowiczów. Nie lekceważcie Państwo tego. Ono jest bezzasadne, ale trzeba na to odpowiedzieć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group. Zaprawny i partner zarządzający kancelarii, partner portalu frankowiczudziałaj.pl. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.